zagrożenie, jak z tym postępować, jak wchodzić do środka. Tutaj naczelnik mówi, żebyście wchodzili z tamtej strony. Ja będę miał podgląd z tej strony, bo same rozgrzewanie będzie w tej części budynku. Ale też, żeby wszyscy, którzy nie będą wchodzili do środka, a żeby obserwowali, to będziemy sobie tak lukać tutaj z boku, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o zjawisko pożaru, są trzy elementy, żeby to zjawisko uciąć całkowicie. Czyli bodziec termiczny, materiał palny albo tlen. Czyli powietrze. Jeżeli powietrze wypali się w danym pomieszczeniu, tego pożaru nie będzie. Jeżeli to powietrze nagle dostanie cugu, można powiedzieć, może nastąpić zjawisko flashover, czyli zaciągnięcie całego powietrza i takie buchnięcie. Właśnie będziemy kombinować, może się to uda, może się nie uda, ale zobaczymy po prostu, jak to wszystko wyjdzie. Tylko nie wiem, jakie to będzie, czy to od razu będzie, wiesz, do gaszenia, bo jak będzie do gaszenia, to lepiej poczekaj chwilę. Skończymy rozmawiać, to te podpalić, bo to nie jest problem później, tu aparaty, nie aparaty, na wariata będzie wszystko. Jeżeli weźmiemy, zabierzemy materiał palny, czyli co to się pali, albo się wypali całkowicie, też tego pożaru nie będzie, czyli zostało to usunięte. Bodziec termiczny, czyli my oddziałujemy tym bodziec termiczny tak zwaną wodą, środkiem gaśniczym. Jeżeli tą wodą ugasimy, też tego pożaru nie ma. Czyli to zjawisko pożaru, można powiedzieć, można trzy elementy i sobie zapamiętać, nie? Któryś z tych elementów nie będzie, nie ma tego zjawiska. Teraz, jeżeli będziemy wchodzić do środka, chciałbym, żeby rota, która będzie wchodziła do środka, starała się chodzić zawsze przy ścianach, to jest ta jedna rzecz. Druga rzecz, przy otwarciu drzwi zachować wszelką ostrożność i zrobić tak zwane cofnięcie płomieni, czyli strefę podsufitową. Czyli trzy strzały, zamykamy drzwi, chwilę poczekamy, trzy strzały znowu i zobaczycie, jak ten ogień cały będzie się cofał do tyłu. Jeżeli ktoś będzie chciał, no to też, żeby się wszyscy mogli poćwiczyć, to chodzi o to, żeby nie lać bezpośrednio na źródło ognia, tylko się wycofać spokojnie. I wtedy następna grupa będzie wchodziła dwuosobowa, żeby same to zjawisko zaobserwowało, nie? Dobrze by było, żeby przynajmniej były zawsze w gotowości dwie roty, czyli czterech ratowników, dwóch ćwiczy, dwóch wychodzi, tak żeby nie było paniki, że tutaj szybko, szybko, żebyśmy to ugasili i koniec, żeby każdy mógł przećwiczyć. Są jeszcze tutaj palety, jakby tam zabrakło materiału palnego, to będziemy używać tego wszystkiego. Następna rzecz, jeżeli chodzi o kręcenie, filmowanie, to też bym prosił, żeby duchowie nie filmowali. Jest tu pan, który będzie robił zdjęcia. Druk tutaj jest również wasz prezes, który tam będzie wiedział co i jak, żeby to się nie rozkleiło po sieci i żeby później nie było, bo można zrobić babole, a nie chodzi o to, żeby upubliczać te babole, tylko żeby po prostu tego nie robić, bo to są tak zwane tutaj ćwiczenia. Jeżeli osoba, która będziemy wszyscy podchodzić, zachowujemy szczególną ostrożność, wszyscy w maseczkach tutaj, którzy będą wchodzić do środka, a ci, którzy będą wchodzić do środka, będą dwie osoby wchodzą, zachowują szczególną ostrożność i idą przy ścianach, nie? Jest tutaj spuszczone przez chwilę szkło, także też prosiłbym, żeby uważać na wszystkie elementy szklane, żeby sobie nie zrobić ała, czyli zasady BHP, wszystkim znane, nic na wariata, nic na szał, tylko na spokojnie. Wziąłem sobie dzisiaj też kamerę termowizyjną, żebyście widzieli, jak ta termowizja funkcjonuje i czym to się gryzie i jak to wygląda. Jest to fajne urządzenie. Coraz częściej w jednostkach i państwowej, i ochotniczej straży pożarnej wykorzystywane. Urządzenie, które pozwoli zlokalizować w razie czego ukryty pożar. Bo też nie wolno się do końca tym urządzeniem sugerować. To jest urządzenie, które nas pomaga i nam tutaj pomaga przy działaniach. Czasami są pożary ukryte i w tym momencie, mając termowizję, można zauważyć pewne rzeczy. Zobaczycie, jak to wygląda, bo jak nie ma tego pożaru, to wygląda trochę tak nieciekawie, czyli mniej więcej tak to wygląda. Jak zbliżymy, to widać takie jaśniejsze. Ta zapalniczka to ten. Ja myślę, że jest ile ratowników przygotowanych teraz. Hel jeszcze nie idzie po aparaty. Pierwsi oni wejdą, druga wejdzie leśniewu, trzecie hel wchodzi, jastarnia. I później znowu z helu, żebyście mieli czas na
ubranie tego, tych aparatów, tego wszystkiego. Grupa ćwicząca wchodzi tam tędy, grupa obserwująca tędy. Poczekaj, właśnie muszę jeszcze ubrać.